usłyszał pan o sobie, albo przeczytał pan o sobie, że jest pan idiotą, że jest pan kompletnym debilem, że co ten człowiek wyprawia? Chyba jest chory psychicznie. Kilka. Gdybym powiedział, że setki, to by była nieprawda. Gdybym powiedział, że w ogóle, to też by była nieprawda. Kilka razy przeczytałem informacje na temat swojej osoby, jeśli chodzi o wykonywanie funkcji speakera. Mhm. No i oczywiście absolutnie się z tym nie zgadzam, natomiast każdy może mieć swoje zdanie na temat tego, co widzi, co słyszy, na temat innych osób. No jeżeli ktoś mnie odbiera jako osobę niezrównoważoną psychicznie, idiotę, debila, no to odbiera, odbiera, no i co? Wydarzenia, o których pan mówi, szczególnie te związane z okrzykiem jeszcze jeden, na szczęście nie dotyczyły mnie jako speakera, bo wtedy nie byłem speakerem. To była sytuacja, kiedy ja po konflikcie z Markiem Jóźwiakiem zrezygnowałem z bycia speakerem, ktoś inny był. Ja ten mecz oczywiście oglądałem z trybun, słyszałem te okrzyki, natomiast nie musiałem reagować, no bo z jakiego powodu miałem reagować, nie byłem speakerem. Natomiast okrzyki ITI, patataj i tego typu pojawiały się również wtedy, kiedy ja byłem speakerem, ale jak pan uważa, co ja powinienem wtedy zrobić? Co pan by zrobił na moim miejscu? Nie wiem, kompletnie nie wiem. Właśnie. I na szczęście nie muszę sobie na to pytanie odpowiadać. Z czego wynikał ten konflikt? Z czego on się wziął? Konflikt się wziął jak zwykle z nadmiernej nerwowości, z niezrozumienia sytuacji i z tego, że Markowi Jóźwiakowi najprawdopodobniej wydawało się, że jest niesamowicie ważną osobą w klubie. Czy komuś, komu się by wydawało, że jest nieważny, przyszłoby do głowy, żeby uderzyć znajomego, nie mówiąc o koledze z pracy? Nie, bo bałby się, że jeszcze ktoś nad nim po prostu go wywali z roboty. Marek Jóźwiak się czuł na tyle pewnie, tak sądzę, ja jego na ten temat nigdy o nic nie pytałem, skoro się odważył mnie uderzyć, ponieważ uznał na podstawie bliżej nieznanych mi przesłanek, że ja w meczu Legia Stal Sanok w Pucharze Polski, w którym to Legia grała w pierwszej połowie dramatycznie słabo, byłem za Stalą Sanok, mówiąc najbardziej skrótowo. A dlaczego tak sądził? Prawdopodobnie dlatego, że jak piłkarz Legii strzelił bramkę dla Legii, to ja, obserwując razem z kibicami na stadionie nieporadność Legii, nie celebrowałem bramki piejąc, że jest gol, tylko powiedziałem to normalnie. Bramka dla Legii, zdobył ją Adrian Paluchowski. Według Marka Jóźwiaka to najprawdopodobniej oznaczało, że ja drwię z Legii, ze swojego klubu. Bo jakbym powiedział, jest bramka dla Legii, zdobył ją Adrian i te inne okrzyki indiańskie, to pewnie ja bym był według Marka Jóźwiaka za Legią. A tak byłem przeciwko Legii. Dostrzega pan beznadziejne myślenie w tym momencie?